Dziękujemy za prezentacje muzyczne. Teraz recytacja. Twoja dusza wgryzła się w moją jak robak w jabłko. Drążyła i wyżerała, dopóki nie powstała tylko łupinka z odrobiną czarnego próchna. Chciałam od ciebie uciec, ale nie mogłam. Obezwładniłaś mnie jak wąż tymi czarnymi oczyma i paryżowałaś mnie wzrokiem. Czułam, jak skrzydła rozwijają się tylko po to, by ściągnąć mnie w dół. Pływałam w wodzie ze związanymi nogami i im gwałtowniej biłam rękami, żeby utrzymać się na powierzchni, tym głębiej zanurzyłam się. Życie wydaje się ugruntowane. Omalże trwałe i prawie że wieczne. Przy chmurach nawet kamień wygląda jak brat, na którym można polegać. A jednak właśnie taka, jaka jest. Potrafi, czego tamte nie potrafią jeszcze. To cięczała wtedy moja dusza, żeby zapisał numer choć. Nie mówię auta, kapelusza. Lecz gdym miał odejść już, to rzekł spod opuszczonych, patrząc powiek. Nacisnąć sprzęgło, włączyć bieg. A jednak widzicie, człowiek. Oko paliło wzrokiem świat, życząc mu klęsk i zgryzot. Gdziekolwiek nurta mizy w dal płynął przez armię blisty, lud słysząc drapież, nagle blad, jak po połknięciu glisty. Byt niesprzeczny cebula. Udany cebulatwór. W jednej po prostu druga, większa, mniejsza zawarta, a w następnej kolejne, czyli trzecia i czwarta. A wszystko to jest metafora. Zwyczajna dłoń, tylko wysamotniona za dotknięciem czegoś, co jej odpowie dotknięciem. Moja suka tego nie zrobi. Jej ogon wymachuje za żabami w bagnie. Jestem tyle, co puszka z pokarmem dla psów. Ojciec wysprzęgla silnik i wciska do końca pedał gazu na jałowym biegu. Ciężarówka ogłuszająco wyje nad głową przerażonego marca, który z trudem usiłuje wygramolić się spod maski, a zamiast gnać przed siebie, cofa się dwa kroki i chwyta kankę. Późno jest tylko dla wroga, dla nas nigdy. Ja mówię, że jest późno w znaczeniu późna godzina. Godzina walki, która wybiła. Niech zagrzmią działa, niech biją dzwony. Krzyczałem w szlachetnym uniesieniu prawdziwego doboża. Nie, nie, dzwony nie, zawołał pośpieszny generał. Słusznie, obywatelu, generale, podchwyciłem cały płonąc. Na co nam dzwony, kiedy mamy werble? Nasz werbel będzie grzmiał nieustannie, generale. Możecie polegać na waszym dobożu. I powiedziałem. Dobry wieczór, Jadwiniu. Nie, roześmiałaś, Jadwinia, ale ty jesteś głupi. Musisz mówić do mnie, kochanie, jak tata. A ja będę mówiła do ciebie, tak jak mama mówi do taty. Zaczynamy od nowa. Zacząłem od nowa. Dobry wieczór, kochanie, powiedziałem. Dobry wieczór, Grzegorzu, powiedziała do mnie Jadwinia. O której to się wraca? Ale Jadwiniu, powiedziałem. Ale Jadwinia nie dała mi dokończyć. Nie, Mikołaj, nie umiesz się bawić, naprawdę. Podobno gdzieś tam jest lepsze miejsce niż ziemia. Podobno. Jeśli to prawda, wzrasta prawdopodobieństwo, że dzieje nas czas, nie odległość. Od dzisiaj nic na pewno. Otwieram okno, oczy zamyka senność. Smutek z dymem wylewam z płuc na zewnątrz. Znów widzę ich twarze, jakby byli wciąż tu. Większość instytucji państwowych i społecznych jest dla mnie afrontem. Prawie wszyscy obywatele naszego państwa są obelgami skierowanymi bezpośrednio we mnie. Doprawdy, nieraz zapytuję się, komu zależało na zbudowaniu tak ogromnej machiny z architekturą, wojskiem, prawem i przestępczością, żeby mnie, osobiście mnie, nękać. W oczach naszych wieczny blask zaświecił i przez świat, obłąkany od wojen, szliśmy razem, jak dwoje dzieci.